Witam Państwa. Dzisiaj chciałam Państwu pokazać niesamowicie ciekawy wzór na drutach. Jest to wzór ażurowy. Ten wzór nazwałam półwachlarz, dlatego że przyglądając się bliżej, faktycznie wygląda ten nasz wzorek jak taki półwachlarz. Ja na tej mojej próbce zrobiłam dwa rzędy tych półwachlarzy. Dlaczego robię właśnie takie próbki? Cały czas bardzo często otrzymuję pytania, ile oczek narzucić na druty, żeby zrobić jakąkolwiek robótkę, czy to jakiś blazer, czy sweterek, czy cokolwiek. Naprawdę bardzo ze szczerego serca radzę Państwu, zanim przystąpimy do robienia jakiejkolwiek robótki, zróbmy sobie taką próbkę, żeby później nie narażać się na niepotrzebne prucie tej naszej robótki. Robiąc tą próbkę możemy bardzo łatwo sobie wyliczyć przy pomocy centymetra, możemy sobie wyliczyć, ile oczek potrzebujemy narzucić na druty, żeby zrobić tą robótkę w rozmiarze, jakim chcemy. Także chciałam powiedzieć, że ten półwachlarz, ten wzorek ażurowy możemy pojedynczo usytuować na naszej robótce. Możemy usytuować ten wzór poziomo, robiąc poziomy rząd tych naszych półwachlarzy. To wszystko zależy od jak postanowicie Państwo usytuować ten wachlarz. Ja po prostu pokażę, jak można w bardzo prosty sposób, nawet dla osób, które dopiero teraz uczą się robić na drutach, jak można zrobić ten naprawdę bardzo ciekawy wzorek. Ja narzuciłam na druty 13 oczek. Ach, przepraszam, zapomniałam zaznaczyć, że ten nasz wzorek składa się z 12 rzędów, ten półwachlarz składa się z 12 rzędów, a na zrobienie tego wachlarzyka potrzebujemy 7 oczek. Składa się z 7 oczek. Także ja na druty narzuciłam 13 oczek. Narzuciłam 13 oczek z tego względu, aby zrobić po bokach takie oczka boczne, lewe, aby bardziej było widoczny ten nasz wachlarzyk. Zrobimy sobie teraz pierwsze dwa rzędy, takie rzędy początkowe, aby mieć podstawę do rozpoczęcia tego wzoru. Więc tak, ściągamy to oczko brzegowe i przerabiamy dwa oczka lewe. To są takie oczka boczne, prócz oczka brzegowego. Następnie przerobimy sobie 7 oczek prawych. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. I ponownie z drugiej strony naszego wachlarzyka zrobimy sobie dwa oczka lewe. To są takie oczka boczne. I oczko brzegowe. Och, przepraszam bardzo. Uciekł mi drut. I teraz zrobimy sobie drugi rządek. To jest lewa strona naszej robótki. Także na drugiej stronie naszej robótki, czyli w drugim rzędzie początkowym, przerobimy sobie nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi. Więc tak, to są zrobiłam pierwsze dwa rządki, to są rządki początkowe. Tych rządków w ogóle nie uwzględniamy w następnych rzędach. Teraz przystąpimy do pierwszego rzędu naszej robótki. Więc tak, ściągamy oczko brzegowe i przerabiamy pierwsze, drugie oczko, dwa oczka na lewo. I następnie mamy tutaj 7 oczek naszego wachlarza. Więc przerabiamy jedno oczko prawe, następnie robimy narzut i następnie przerabiamy dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. I następnie
Raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe, dwa oczka lewe, te boczne i oczko brzegowe. To był nasz pierwszy rząd naszego wzoru. W drugim rzędzie, jak również we wszystkich rzędach parzystych, przerabiamy nasze oczka dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi oczkami. Narzut również przerabiamy na lewo. To był nasz drugi rząd. Więc tak, w rzędzie trzecim ściągamy sobie oczko brzegowe, przerabiamy dwa oczka lewe i teraz raz, dwa oczka prawe, następnie narzut i ponownie dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. I raz, dwa, trzy oczka prawe. Jak Państwo widzicie, ten nasz ażurek idzie ukośnie. Następnie dwa oczka lewe, oczka, czyli oczka boczne i oczko brzegowe. To był nasz trzeci rząd. W czwartym rzędzie, tak jak mówiłam we wszystkich pozostałych rzędach parzystych, przerabiamy dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Narzut przerabiamy na lewo. To był nasz czwarty rząd. W rzędzie piątym ponownie ściągamy sobie nasze oczko brzegowe. Następnie przerabiamy dwa oczka lewe. I następnie raz, dwa, trzy oczka prawe. Tak jak widać gołym okiem idą nam ukośnie, idzie ukośnie ten nasz ażurek. Po trzech oczkach prawych robimy narzut i ponownie dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Dwa oczka prawe, dwa oczka lewe boczne i oczko brzegowe. To był nasz piąty rząd. W rzędzie szóstym przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. To był nasz szósty rząd. W rzędzie siódmym oczko brzegowe, dwa oczka lewe, następnie raz, dwa, trzy, cztery oczka prawe, ponownie narzut, dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki, jedno oczko prawe, dwa lewe boczne i oczko brzegowe. W rzędzie ósmym robimy dokładnie tak, jak nam schodzą oczka z drutu. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór, a przy tym niesamowicie efektowny, proszę mi wierzyć. To był nasz ósmy rząd. W rzędzie dziewiątym ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy dwa oczka lewe boczne i następnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć oczek prawych, narzut i dwa oczka razem na prawo, wbijając drut z tyłu robótki. Dwa oczka lewe boczne i oczko brzegowe. W rzędzie dziesiątym przerabiamy oczka tak, jak nam schodzą z drutu. Prawe nad prawymi, lewe nad lewymi.
Teraz w rzędzie 11 przystąpimy do tworzenia naszego półwachlarza, naszego wzorku. Dwa oczka lewe, boczne. I teraz przystąpimy do zrobienia naszego półwachlarzu. Więc tak, przerabiamy jedno oczko na prawo i następnie prawym drutem wbijamy się w pierwszy otworek. Tak jak Państwo widzicie, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć dziureczek naszego ażurku. Więc przerobiliśmy jedno oczko na prawo i następnie prawym drutem wbijamy się w pierwszą dziurkę naszego ażuru. Wyłapujemy nitkę i przeciągamy bardzo, ale to bardzo luźno do góry. Pomagamy sobie również lewym drutem, aby było luźno wyciągnięta ta niteczka. Proszę spojrzeć. Wyciągnęliśmy niteczkę przez pierwszą dziurkę. Następnie robimy to samo, wbijając prawy drut w drugą dziureczkę. I ponownie robimy to samo. I też naciągamy tą niteczkę, aby to naciągnięcie tych wszystkich nitek było równe. Proszę to robić sobie powoli, żeby ten nasz wzorek nie był za bardzo ściągnięty. W dwie dziureczki. Teraz w trzecią dziurkę naszego ażuru. Ponownie wyciągamy to luźniutko. W trzeci. Ponownie w czwarty otworek naszego ażurku. Wyciągamy sobie tą naszą nitkę do góry. I w piąty otworek naszego ażuru. I ponownie luźno naciągamy, proszę spojrzeć, tą włóczkę. Następnie przerabiamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oczek prawych. I następnie przerabiamy te nasze dwa lewe oczka boczne i oczko brzegowe. To był nasz 11 rząd. W rzędzie 12, ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy sobie dwa oczka te boczne i następnie przerabiamy na lewo oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 i 6. Mamy teraz, proszę spojrzeć, mamy tutaj tych 5 przeciągniętych oczek, wyciągniętych niteczek i oczko siódme z tego naszego wachlarzyka. Mamy tutaj 6 oczek, prawda? Więc teraz tych 5 wyciągniętych nitek przerobimy razem na lewo, razem z tym oczkiem siódmym. To będzie 5 nitek i oczko, czyli razem 6. Przerobimy razem, przerobimy te wszystkie razem na lewo. Następnie dwa oczka prawe, te oczka boczne i oczko brzegowe. Tym sposobem, proszę spojrzeć, mamy gotowy ten nasz wachlarzyk. I robiąc pionowo ten nasz wzór, zaczynamy ponownie tak, jak zaczęliśmy od pierwszego rzędu. Czyli jedno oczko prawe, następnie narzut, dwa oczka razem, tak jak robiliśmy to w pierwszym rzędzie. I tym sposobem, proszę spojrzeć, jak ciekawie wygląda ten nasz ażurowy półwachlarz. Jest naprawdę prześliczny. Wyjdzie nam taki przepiękny wzór. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał. Mam bardzo wiele ciekawych wzorów Państwu do pokazania. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania.
Jeszcze raz dziękuję ślicznie i życzę powodzenia.